Dobra, jeszcze nagrywanie zapomniałem włączyć. Witam YouTube. No, zobaczymy, zobaczymy. Ja myślałem, że to jest diamentowy zawodnik, no ale dobra, no a my też nie będę. Zobaczmy, co dostaniemy za free agenta najpierw. Widzicie, że mam też prawie 30 tysięcy na koncie. Zbieram na tego Janisa. Bo grałem. O! O, proszę! Bo grałem z ludźmi, którzy tego Janisa mają i myślałem, że oszaleję. No, gość tak zbiera piłki, że to jest... To samo w nagrodzie za Pink Diamond. To myślałem, że coś lepszego. No dobra, zobaczmy. A, cześć Filip. A, dobra, dobra. Amety sobie zobaczymy później. Ło, Rabi też się trafił. Jakie trzęsienia ziemi tu się dzieją. Panie kochany. Dobra, zobaczmy, co jest to. Nikola jakiś, dobra. Jego jeszcze nie miałem, okej. Dobra. Jak będzie Steph, to też go sprzedamy, więc w sumie... Harden. A, brodacza mamy. Wiecie co, biorąc pod uwagę, jak te triki wpadają, ja się nad nim zastanawiałem, czy go sobie czasem nie wziąć. Dobrze, sprawdzimy go. A, no to git, że masz tam analizę ze sobą. Z Westbrookiem tak, oni mają takie Dynamic Duo, wczoraj pokazali. I Dynamic Duo, dobra, tu mamy jakiś diament. W ogóle te pik... To sobie zrobimy zaraz, w sensie... Zaraz przypiszemy zawodników konkretnych, znaczy te badże do tych zawodników. O, kontrakt. Ten kontrakt ja go albo sprzedam, albo go... Znaczy, albo zostawię i zużywać, nie będę w ogóle już... Widzicie, mam aktywne logo. Więc wszystko działa. No, z Westbrooka znowu się śmieją. To Westbrook się uaktywnił. A, czyli przez to, że ja mam teraz zboostowany skład, to trafia mi się... Ten Crash Bandicoot wygląda rewelacyjnie na tym logo. To trafiają mi się ludzie, którzy mają normalne składy plus wypożyczonych zawodników w większości, bo nikt nie ma takiego dobrego jak ja. Podoba mi się, podoba mi się. No nie, nie, nie zgadzam się z tym, że Golden State jest jak Barcelona. Oj, zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Nie wiem, czy widziałeś mecze Carego, który wrócił po kontuzji na te ostatnie mecze przed playoffami. No przecież on grał, no tak jak Carey, no niesamowity był. Także... No... Ja raczej bym widział Golden State w roli faworytów w kolejnym sezonie, naprawdę. Uważam, że bardzo dobrze to rozegrali. Anthony Davis. Karl Malone nie pomoże ci, Potter. Nie ocalicie. Ej, zaspałem tutaj Davisem. Potraktował mnie tak samo jak jego. Stupendous alley-oop. To the inside. I Janis. Kurde, ale mam Koli pod koszem, teraz to jest masakra. No jest tylko Olajuwon jest lepszy, nie da się mieć lepszych teraz podkoszowych w obecnych kartach. Widzicie? Znowu Thompson, ten śmietnik, kryje mi Malona. Zaraz to przestawię. Jakie to jest dziad? Czemu on się pcha ciągle na tych... Czemu on się ciągle pcha na tych centrów, no? Co on ma... Ale patrzcie, z drugiej strony z kolei Trey Young kryje Davisa. O co tu chodzi? Dobra, od razu to ustawię, bo to przecież... No patrzcie, i będzie Thompson na dole. Co za typ? Co za typ? Trey po tych urazach? No, niby tak, ale... No nie wiem, no zobaczymy, no z drugiej strony cholera wie. Cholera wie, tak naprawdę. Też te zespoły teraz się bardzo wyrównały i jak widać po Miami czy po Bostonie, no nie ma... Nie ma teraz zespołów, które łatwo przejść. Thompson, spierniczaj mi z tego centra. Fajnie, że teraz uratowałeś akcję. Bardzo mnie to cieszy, ale ty nie jesteś centrem. Więc panie. Aj, ciutkę za bardzo na prawo.
O, ładnie. Jedzie. Ma? A to dobrze. The timing and hustle there. Tatum earns his team some second chance points. Back to Giannis. To the middle. Here's Davis. Powodzenia w zatrzymaniu tej dwójki, mając tak niskich podkoszowych jak Malone i Tatum. Tatum właściwie to nie jest podkoszowy. Także mówię, powodzenia. On ma długie łapy, to jest masakra. Ale dlatego mnie też tak triggerował. No i jego Thompson znowu kryje Davisa, very good. Dlatego mnie tak triggerował właśnie wczoraj mój przeciwnik, bo to co mu Janis zbierał pod koszem, no mój Porzingis tam starał się coś zrobić, czy też Embiid. No nie dało się, no wszystko zbierał ten dziad. To był jego błąd, miał tej tłumy iść. Teraz Davis już sobie z tym poradzi. O. Dobrze. Crash Bandicoot leci z tematem. On tak daleko stał, że ja mówię, a kurde, sypnę mu przed nosa. Bardzo daleko ode mnie stał. Grał do Davisa, dlatego ja też blok już dawałem, bo to było dobre zagranie. Dobra, nic z tego nie będzie. Ten Malone nawet skacze, nie? Na tej zbiórki, teraz też był blisko. Nie? Nawet jak mnie zablokuje przy tym Eurostepie, to jest foul wtedy. Dobra, zróbmy sobie zmiany. O! Nie spodziewałem się tego, ładnie. Myślałem, że zagra do Thompsona, bo był na otwartej trójce, już chciałem tam biec. O kurde, jest piłka. Okej, okay. Tutaj miałem trochę farta, że ta piłka do mnie wróciła. No i Janis na zbiórce. Janis na zbiórce, no, masakra. Na 16 punktów moi podkoszowi mają 12. To jest moc. Ty dziadu. Ładnie. Solid use of the screen and roll from Thompson. A dangerous player who destroys opposing defenses off these sets. Here's Middleton. Very good. Good, and Curry gets the assist. And it just seems that every pass they make is leading to a score. Podwój. Aj, to było dobre miejsce, żeby go złapać. To the paint. Było widać tego Aleja wczoraj. I to też było widać już wczoraj. O, ty, sfaulował mnie? To bez sensu, no to za darmo mi punkty podarował teraz. Właśnie już miała iść piłka do Thompsona i chciałem jeszcze zdążyć, jakkolwiek, a ten mi kurczę podarował za darmo. Może wpaść? Nie ma. To jest grane. Pieniądze mi przyszły za Spotify, proszę państwa, za Spotify. A i tak mi pociągnęli duży podatek, musiał pójść do urzędu skarbowego, tam pewne rzeczy pozałatwiać. Well, they've been aggressive from the beginning, particularly on the offensive end. And that has helped them build an advantage. Idę? A co się interesujesz? Nie no, dostaliśmy za lipiec, głównie za lipiec, dostaliśmy $120 mieliśmy, ale potrącili nam z tego 30, więc to jest dużo i nawet więcej chyba, bo dostaliśmy ostatecznie 80, więc to jest za dużo, ale to dlatego, że ja nie podałem nipu, bo nie mam nipu.
I muszę pójść i to załatwić. Żeby mi przypisali jakiś, bo to jest za duży podatek. Ja dlatego też, bo ja wiedziałem, że jakbym poczekał i więcej później wypłacił, to właśnie chciałem dlatego od razu sprawdzić, ile oni mi zabiorą. Bo jakby się okazało, że właśnie to jest tak dużo, to wtedy wiem, że muszę iść i to załatwić, nie? Jakby to były jakieś mniejsze kwoty, to jeszcze bym to olał. Nie jestem raperem, ale mam duet z moją koleżanką i zrobiliśmy dwa covery, które w sumie, znaczy każdy z nich już ma po 60 tysięcy odsłuchów i codziennie na jednym z nich mamy około 400-500, a na drugim, który swoją drogą zrobiłem sam, ostatnio mam 1000 ponad dziennie. To jest ciekawsze, to jest ciekawe w sumie, że na tym drugim obecnie mam więcej odsłuchów niż na tym wspólnym z Kasią. Ładnie. It's amazing, Kevin. His volume of threes is unprecedented for the center position. And it's not just standstill. Catch and shoot triples, he's hitting step backs. He could have that title when it's all said and done. Dobra, jest foul. Foul on the shot, he'll shoot two at the free throw line. That one on Malone. Can't fall with this. Once Zion has you jumping, the rest is easy. He hits the second from the line. No. A nie trzeba mieć Spotify, w sensie... Chociaż nie, konto chyba trzeba mieć, ale nie trzeba mieć, na pewno nie trzeba płacić. Nie ma rzuty, po co ja skaczę. No, także jestem zadowolony, ja wiem, że jeszcze będziemy mieli z tego zarobek. Ja sobie policzyłem, że tak mniej więcej z Apple'a i ze Spotify'a w sumie podejrzewam, że koło nawet $300 myślę, że dostaniemy. Ale mówię, dlatego muszę iść i ten NIP uzyskać. Oni mnie ostrzegali przy tym, jak ja zakładałem to konto, że podatek może wynieść aż 30%, jeżeli nie będę tego NIP-u miał, ale było napisane, że maksymalnie. Ja domyśliłem się, że maksymalnie oznacza, że prawdopodobnie to tyle wyniesie, ale chciałem to sprawdzić. Więc no już trudno, no to 100 zł nam przepadło, ale już następne nam nie przepadnie, nie? I tak jestem mega zadowolony, bo nam te dwa covery nam zwracają wszystkie inne, bo za każdy cover musimy płacić $12 licencji, a już ta wypłata za lipiec nam zwróciła te covery, nie? A teraz już tylko będziemy zarabiać na tym, więc to jest mega. I totalnie się nie spodziewałem, że na Apple nas tyle osób słucha, bo z Apple'a mamy ponad połowę zysków, ze Spotify'a jest mniej. O, ale mnie tu zlepił. Muszę uważać. Nie ma. No właśnie o to chodzi, Filip. No, ja na przykład... ja z tatą mam... Ja z tatą mam Spotify Duo dla par. Ale chodzi o to, że trzeba mieszkać razem w jednym domu, no i to wychodzi taniej wtedy. Dobra, zagrajmy tutaj na tego Younga. Kurde, no patrzcie, dobrze broni koleś. Wiecie co? Chociaż nie, bo on ma dwóch gości do rzutów. Więc trzeba się wziąć za obronę. Zaczynamy koleś doganiać. No i przegapiłem tego Doncicia, szkoda, nie widziałem go. Idziemy Lillardem, bo Lillard fizycznie tego Younga porobi, to na pewno. Major props to Lillard there. Terrific focus to get hit on that shot and still deliver. To the middle. Jest Porzingis.
No i właśnie mówiłem, że Lillard akurat tu mam przewagę dużą nad Youngiem, bo Young jest fajny w ofensywie, jest bardzo zwinny i ma dobre rzuty, ale w obronie, no to tak średnio bym powiedział. Nie, nie rzuci. Ach, ten Grubas daje radę, no ale ma 95 overola, no to powinien dawać radę. Nie do niego to było. Mucha, przestań mi latać po głowie. Łośku. Dobra, Dame time, trzeba rzucić. Aj. O, jeszcze wpadło, ale za późno. No, spoko Dragon, spoko, zapraszam. Wiecie co jest fajne, że przez to, że... przez to, że my mamy tam tyle odsłuchów w ostatnim czasie, to... to tak jak wpisywało się OX, nie wiem Olek, czy możesz to potwierdzić, bo też co innego jak... jak ja tam często zaglądałem na to konto... Komentarz jest fajny w tej grze. Kerry, weź daj mu trochę pograć, bo to tak, to się zniechęci za wcześnie. Panie. To jak wpiszecie OX, to teraz... Wcześniej to wyskakiwało tam, że nie dało się tego praktycznie znaleźć. Oj, to powinno było wpaść. A teraz jak wpiszecie w OX, to my wyskakujemy na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu, słuchajcie, w wyszukiwaniu. No to jest coś, co jest super, nie? W tym momencie. Ale nie wiem, czy tylko ja tak mam, bo... Ale ostatnio Kasi to pokazałem, to ona dokładnie to samo miała na swoim koncie, więc chyba tak to działa. Już. Więc tak jak wcześniej nie dało się nas znaleźć wśród tych wszystkich artystów, tak teraz wyskakujemy na pierwszym miejscu. No właśnie, to był faul, on mnie odpychał. Ale jaja, że takie faule bez piłki są w tej grze też, nie? No dobrze, że jest coś takiego. Jad mnie będzie odpychał. Dobra, no chodź Tatum, zabawimy się. Okej. Okay. Ale się chyba zgupiał na starość. Aż się prosiło. Oj, raczej nie. Jak mu to zbił, takie... Tak jak wczoraj LeBron tą lepę sprzedał temu House'owi, nie? Tak zwane... Jeszcze chcesz coś to tutaj pozbierać, tak? Porzucać? Jeszcze? Właśnie, on teraz... Ale on źle rzuca w ogóle nimi. Patrzcie, jak... Czemu on tak wcześnie to puszcza? Dobra, Janis. Próbuj to zablokować, nie? Jak on skacze z tym layupem 2 metry nad obręcz. Właśnie, on teraz gra rezerwą, a teraz ja gram podstawowym składem. Dlatego ja wcześniej jak rezerwą grałem, to on sobie mógł tym malownym szaleć, a teraz to nic nie zrobi. O, wiem go, ale źle poszedł. Lepa! Masz kurek. Shaky start to the half. Going 1-for-4. Still trying to find that groove. Oh no, Davis, no ja cię błagam. Stoi pod tym koszem, łoś jeden. Tak, mówisz Filip? No dobra, to z nimi jest dosyć utrudniony kontakt, ale masz rację, może popróbuję. No gościu ma zmęczonego tego Younga, więc zaraz stracisz piłkę. Wiedziałem, że tu zagrasz. I wszyscy wiedzieli, że odegrasz później do Davisa, nawet nie musiałem się przełączać. Tak było, proszę Państwa, tak było. Z crashem nie wygrasz. A, ty też faulujesz. No właśnie zastanawiam się, jak to działa. A, Filip, a jak przewiniesz trochę, to nas widzisz? Jestem ciekaw, czy tak to działa.
Ja nawet sobie przedwczoraj ściągnąłem FL Studio i zaczynam tam sobie rozkminiać. No, musisz wykonawców kliknąć. No właśnie, jestem ciekaw, od czego to zależy. Bo zależy mi na tym, żeby nas wyświetlało w miarę wcześnie, nie? I jestem ciekaw, ile mamy osób teraz tygodniowo, bo tygodniowo średnio słucha, mamy 10 tysięcy odsłuchów, słuchajcie, no to jest sporo. 11 tysięcy mieliśmy w tym tygodniu. W ogóle wyobraźcie sobie, ja tego w ogóle nie potrafię pojąć. Zrobiliśmy cover i wyobraźcie sobie, że słucha nas, że na przykład mój cover słucha dziennie 1000 osób. Może są osoby, które słuchają dwa razy, nie? W jednego dnia. Nie mówię, że nie, ale dla mnie samo to, że 1000 osób w jednego dnia, kurde, słucha tego, no to jest masakra, nie? To w ogóle w życiu bym się nie spodziewał czegoś takiego. A swoją drogą już was mogę zaprosić, ale to na Facebooku, na naszym fanpage'u będziemy robić taki live concert, tylko że to będzie w formie streamu tutaj ode mnie. I to będzie czwartek 17 września. Także zapraszam was na to, bo to będzie parę nowych utworków. Będą dwa nasze nowe utwory prawdopodobnie. Myślę, że już je ukończymy do tego czasu. Teraz widzisz, tak? Okej. Okay. No nie złapał piłki, no ty kurde. Porzingis. Wiedziałem, że nie rzuci. Wiedziałem, że poda tutaj, dlatego już tam stanąłem. Zbierać, kurde, bo ten dziad tutaj mi skacze. Ale mamy taką przewagę, że ja dam sobie odpocząć. Dam odpocząć Kurakowi i... Brawo, lider. Dobrze skoczył. Dobrze, Williamson się zachował. So it's the visiting team, sitting with a comfortable lead up by 14. They've got their 26. miejscu. They've been hot from all over the floor. Aha, nie, to przez O musi być. Także, a co jest ciekawe, tak jak na przykład mojego coveru, najwięcej osób słucha w ogóle nas w Kanadzie, we Francji i w Brazylii. Nie wiem, nie pytajcie mnie, ale tak właśnie jest. I co jest ciekawe, tego mojego coveru właśnie słuchają tam we Francji i w Brazylii. A coveru naszego z Kasią dużo ludzi słucha w Kanadzie i... Co jest ciekawe, w Lublinie jest... Masę odsłuchów mamy w samym Lublinie i trochę w Warszawie, ale w Lublinie mamy zdecydowanie najwięcej. I to jest ciekawe, ale też bardzo mi się to podoba, bo my jak z Kasią wydamy nasz, a pracujemy nad tym, nad naszym albumem teraz już tak na serio i głównie na tym się skupiamy, żeby własne utwory wydać w formie albumu, to... O, proszę bardzo. No to będziemy mieli ludzi, którzy będą tego słuchać, nie? No bo to są Polacy, no wiadomo, że ludziom zagranicznym po polsku piosenek nie będzie się jakoś ciekawie pewnie słuchało. Dlatego jest ważne to, żeby tutaj z Polski też byli ludzie. No, Lillard kryje Malona, więc trochę średnio to widzę, no ale dobra. Bo wiadomo, że tam zagrasz. Wczoraj to było widać. Paul George. A, to już jest wygrany mecz. Ale to był ciekawy mecz. Teraz taka duża przewaga, ale przez powiedzmy pierwszą połowę to było ciekawe spotkanie.
Cieszę się, że ci podkoszowi moi się sprawdzają tak jak chciałem. Malone's got 23 points. And this team's struggles are not his fault. He's putting in work. Mówię, najlepiej jakbyśmy znaleźli kogoś, kto by nam mógł. Ja już parę razy próbowałem gdzieś tam pisać, ale ja też nie za bardzo wiem, gdzie tak naprawdę to zrobić. Znaleźć kogoś, kto zna się na marketingu, kto by nas mógł wypromować, wiecie o co chodzi. Czy na przykład, czy kupowanie wyświetleń na YouTubie jest opłacalne, nie? W przypadku muzyki, bo nie wiem. No bo nie oszukujmy, ja wiem, że za... O! Nielegalne, ale i tak wszyscy wiemy, że to, że wszyscy to robią. Prawdopodobnie. Tylko nie wiem, jak bardzo opłacalne to jest. Problem. I oczywiście niby nie można tego, znaczy nie można tych sprzedawać tych wyświetleń. Nawet właśnie bardziej bym powiedział, że nie można sprzedawać, że nie można kupować, nie można sprzedawać, o może tak. Ale, ale wiemy wszyscy, że da się je kupić, więc teraz kurak krył Malona, ciekawe. Czekajcie, bo znowu się matchupy poprzestawiały, widzę. Oczywiście Thompson musi kryć Malona, bo jest najlepszym centrem w tej grze. To jest kurde zban. A nawet mu dam już pokryć, jak już tak bardzo chce, to niech ma. Ale na szczęście mamy pana Janisa, który tutaj robi rzeź pod koszem. 8 zbiórek. No i to jest to, co od niego oczekuję. On nie musi rozgrywać. Teraz się nie udało. That's something they've got to fix. While the defense has been good, a lot of these turnovers have been unforced. Off the catch, that's when I feel like Porter is most in rhythm with his shot. Down low. Down it goes. Nice one there from Antetokounmpo. Love that they're continuing to attack despite being up big. I'm impressed with their intensity tonight. Nie masz co rzucać, bo Jimmy nie potrafi tej gry rzucać. Nie wiem czemu, bo na żywo nawet te ciuki nie ma ich złych. Patrzcie, co tam są tam robi z nim. To jest prawdziwy center. Curry looking it over. Pass to Antetokounmpo. A to chodziło. Good for another bucket. He's made half a dozen now, 6 for 8 on the night. Man, just adding insult to injury. He just waltzes inside and extends this lead. A uncontested shot at the rim. You have to compete at all times. Here's Thompson. And Thompson throws. Aj, proszę, 30 ma się kończy ostatecznie, nieźle. Inspired tonight. They fought hard and at crucial points just made the play. Ale wiesz co, Oleg, nie. Which ultimately put the game away. Raczej z tymi prawami autorskimi to ktoś by musiał naprawdę ciężko jest zrobić dokładnie to samo w utworze. Można korzystać z tej samej harmonii i tak dalej. Z czego najlepszym przykładem jest ten utwór Ariany Grande, który jest totalną kalką, zresztą nawet tekst jest taki sam. I na przykład to jest wydane jako osobny utwór, bo to jest też przeróbka, nie? Ja wiem, że Ariana Grande ma taką markę, że ona sobie może już robić co chce, nie? Ale... Nie, obecnie to naprawdę... Myślę, że nie jest tak źle z tym. A gość już się triggeruje ewidentnie, no. He just missed it. Fouling like that isn't how you get back in the game. The future is bright for Anthony Davis. Not only is he a scorer, he's efficient, he's effective, and he's passionate about the game. Ja wiem o tym, ja wiem, Pilat, to ja się z tym zgadzam, że z rapem to tak wygląda, bo osobiście znam osobę, chodziłem z nią do klasy, która robiła podkład takiemu panowi, który się nazywa Tymek. Jeżeli mówi wam coś język ciała, to koleś, który jest odpowiedzialny za tło muzyczne w tym, to jest właśnie mój kumpel z klasy. Także tak się składa.
Więc ja osobiście nie przepadam za taką muzyką i też nie słuchałem tego utworu, ale widziałem, że mieli ponad 55 milionów wyświetleń wtedy, więc teraz już pewnie mają trochę więcej. I absolutnie im to wypaliło. Ale oni też, ja się pytałem, on mi mówił, że to jest tak, że ta osoba jest od marketingu, ta jest od tego i no musi być ta osoba, która się zarządza tym. Ale dobra, słuchajcie, ja lecę na halę szybko. Chociaż wiecie co? Dawaj szybko tego MyPlayera. Chcę zobaczyć, jak wygląda. Chcę chociaż zobaczyć, jak to wygląda w tym neighborhoodzie. O, szkoda, że to w ten sposób się ułożyło. Już mam 83 overalla w ogóle. Zobaczycie na odcinku. Ja mówię, mnie nie triggeruje jakoś, nie wiadomo jak to. Aha, o Boże, ja bym. O, nie mogę pójść do Neighborhooda, póki nie skończę. A, to szkoda, no dobra, to trudno. To muszę najpierw ukończyć. No nic co, dobra. Dzięki za dziś i widzimy się pewnie jutro. Zobaczymy o której, też pewnie jakoś tak po południu. Szkoda, kurde, że mnie tym Rose, spoko, 97, ale ten Houston, muszę go kupić, no, muszę go kupić. Trzymajcie się, hej.